Złom dobry wszystkim, 17 wieczór na spacerku. Zostaję w kraju zawodowy. Moi drodzy, nie wyjeżdżam nigdzie. Nie opuszczę żony, nie opuszczę rodziny. Nie. Coś się kroi, jakaś robota na miejscu, więc w sobotę się już dowiem, jak to będzie, czy będzie, czy nie będzie. I są jakieś tam dwie opcje, także zostaję w kraju zawodowy. Będą COSie, będzie złom. Będę działał z LR-em, z firmą LR. Wiecie, o co chodzi, niemieckie suplementy. I także gdybym wyjechał za granicę w trasę na 3 tygodnie albo dłużej, to mi wszystko runie. Runie wszystko, całe życie mi runie. A tak, wiecie, moi drodzy. Co to jest? O, na potwierdzenie tych słów żona moja wytargała rurkę. Rurkę. Metalową. Bierę. Widzicie, jak się człowiek zdecyduje, to potem wszystko się dopasowuje, to żona mówi. Rurka jest, idziemy z rurką na spacerek, także uwaga, uwaga. Jestem teraz niebezpieczny, żona mówi. No bo jak kogoś grzmotniesz. Nie będę nikogo grzmotnął, grzmocił, że też, no, że tak powiem, czy też uderza. Kochani, zostaję w kraju zawodowy, nie będę tutaj opowiadał, nie wiadomo jak długo. Ostatnio był dość długi spacerek dla wytrwałych, więc dzisiaj będzie krótki. Zostaję w kraju, nie jadę, koniec, skończyłem. Jak sobie przypomniałem te wszystkie moje niedogodności, wiecie, tam w trasie, ból nerek, niespanie po nocach i to wszystko, moi drodzy, to człowiekowi się odechciewa. A tu na miejscu też zarobię. Trochę mniej zarobię, ale będę mógł jeszcze po pracy coś zarabiać, puszki zbierać, złom zbierać, co się nagrywać. Suplementy dobrze się mi rozwijają, powiem wam. Wiem, że to drażni niektórych, ale są to bardzo dobre suplementy, dzięki nim nie chorujemy i kupujemy, nabywamy je ciągle i polecamy innym. Także tam też zarabiam coraz więcej. To się różni od etatu. Taki biznes, taka praca w marketingu sieciowym, że zarobki są coraz większe, nie? Nie ma tam wypłaty, ale po prostu te prowizje wzrastają cały czas, nie? Także to więcej wam nie będę mówił, bo wiem, że to niektórzy nie rozumieją tego tematu. No, także 3 minuty film już jest. Ładnie takie słoneczko przebija przez liście, więc nagrywam dla was. Żona mi już tam gdzieś uciekła, tam biegnie jakiś człowiek, a ja tu z rurką idę. Spokojnie, muszę się zatrzymać na chwilę, odsunąć i rurkę schować. Także moi drodzy, zawodowy zostaje, nie wyjeżdża. Będzie się działo na kanale, będą akcje złomowe, jak wiecie. I będziemy działać, no. Dobrze, pozdrawiam wszystkich serdecznie. Gonię moją żonę i Maxę, bo mi tam gdzieś uciekli. Idę z tą rurką jak jakiś zbir brodaty, czy coś takiego. Rurka leżała, to wzięliśmy, nie? Złom to złom. Dobrze, moi drodzy. Ktoś by chciał kupić hulajnogę, to może u mnie. Będzie licytacja, właściwie dwie na hulajnogi, które dostałem dzisiaj rano. Także wystawię na licytację. Zrobię to osobne filmiki. I zapraszam do licytowania i kupna tego sprzętu jeżdżącego. Na tym tu rozdrożu, moi drodzy, pożegnam się z wami. Do ważenia. My idziemy z żoną na spacerek z Maksym. Do następnego zobaczenia. Taka rurka leżała w parku. No to wziąłem. A co?